we go. Z tej strony Matysow, a dzisiaj pokażę coś tym razem nie związanego z układaniem kostki, lecz bardziej z jej dbaniem o nią, a mianowicie jak ją nasmarować. Więc pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to musimy wyciągnąć takiego jednego klocka, tylko musimy przesunąć kostkę. O, tak by skoczył ochoczo. I po prostu musimy wyciągnąć, ja przykładowo wyciągam całą białą ściankę. Nie rozkładam sobie całej kostki, bo i tak jak się ją potem układa, to rozsmarowywuje się po wszystkich klockach, którymi mają styczność. I o, tutaj. Po prostu bierzemy sobie, na przykład ja mam tutaj wazelinę techniczną. Bierzemy sobie trochę palec. Właściadu. Tak tyle mniej więcej wystarczy i po prostu smarujemy całą tutaj powierzchnię. I wtedy nam się pięknie rozsmaruje po całej kostce. Tylko zanim się ją potem zacznie układać, trzeba umyć ręce, bo inaczej ślizgę się też z zewnątrz. Wtedy to nie jest zbyt fajne. Sobie tutaj rozsmarowuję o ten. No i dobra. Teraz sobie tam jakoś wetrę. No i potem musimy z powrotem naszą kostkę złożyć. No to jest akurat bardzo łatwe, zbyt dużo tutaj do tłumaczenia nie ma. Sobie zaczynam zwykle od rogu. Po prostu sobie układam jak idzie. Tak, o. I następny. Tyle, że na koniec po prostu już omijamy kolejność. Układamy kostkę tak, żeby była prosto. I tu mamy do ułożenia ostatnie trzy klocki. Więc najpierw musimy włożyć rogi. A na końcu ostatnią krawędź. Wtedy wszystko ładnie idzie. No i ja zwykle robię tyle. Ale czasami jeszcze po prostu robię tak, że robię dokładnie to samo, tylko że odpinam klocek z drugiej strony. A jeżeli nawet tak będzie, to serio to naprawdę pomaga, jeśli chodzi o układanie kostki. Że po prostu sobie tam, teraz żeby się rozsmarowywało wszystko ładnie w środku, po prostu mieszamy tą kostką na wszystkie strony. No i kostka będzie nasmarowana. Więc z mojej strony myślę, że to by było na tyle.